Drodzy bracia i siostry, w Słowie Bożym dzisiejszej niedzieli rzecz jest o wdzięczności. W wersecie przed Ewangelią śpiewaliśmy: za wszystko dziękujcie Bogu. Taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie. To słowa świętego Pawła z pierwszego listu do Tesaloniczan. Zresztą tego typu wezwań u świętego Pawła jest bardzo wiele. Gdzie indziej powie: w każdym położeniu dziękujcie, nieustannie dziękujcie. Takie wezwania spotkamy także i w innych pismach Nowego Testamentu, ale i w Starym Testamencie. W Starym Testamencie i w psalmach będziemy słyszeć i modlimy się: błogosławcie Pana, bo błogosławmy Pana. Bo też język hebrajski nie zawiera słowa dziękować. Ma to słowo przepiękne błogosławić. Bądź błogosławiony. Zresztą jeśli Żydzi się modlą, zawsze swoją modlitwę zaczynają od błogosławienia Boga. Co więcej, kiedy w tekście Pisma, który jest czytany, czy też w innych tekstach pada imię Boga, które owszem nie wymawiają, ale kiedy wymawiają imię Pan, czy Wszechmogący, zawsze dodają: niech będzie błogosławiony. Wdzięczność jest niesłychanie ważna. Święty Paweł mówi, że jest ona wolą Bożą dla nas. Ale wdzięczności nie można nakazać. To jest owoc, który płynie z serca właśnie przepełnionego. Dlatego Pismo Święte ma taką strukturę, że pokazuje nam przede wszystkim to, co Bóg czyni dla nas. Pokazuje, jak Bóg stoi za wszystkimi dobrami, które przychodzą do nas. Jak jesteśmy obdarowani. I widzimy to od pierwszych wersetów Księgi Rodzaju. Pan Bóg stwarza świat, stwarza w kolejnych dniach kolejne stworzenia, a wszystko, aby przygotować raj dla człowieka. To będą podkreślać już mędrcy żydowscy, że Pan Bóg przygotowuje raj dla człowieka, aby ten człowiek znalazł się w miejscu i w sytuacji, w której może być szczęśliwy i przez to także przepełniony wdzięcznością wobec tego, który go obdarował. I tak jest przez całe Pismo Święte. To są cały czas dary Pana Boga. Nawet jeśli to są trudne dary, bo czasami są one trudne, ale służą jednemu, aby człowieka oczyścić, aby serce człowieka uwolnić od tego wszystkiego, co mu przeszkadza być wdzięcznym. Dlaczego wdzięczność jest taka ważna? Bo jak mówi jeden z naszych poetów, ksiądz Jan Twardowski, którego zapewne wszyscy znamy: wdzięczność jest sercem miłości. Panu Bogu chodzi o naszą miłość. Chodzi Mu o to, abyśmy upodabniali się do Niego, abyśmy tak jak On stawali się miłością, abyśmy byli szczęśliwi, bo szczęście człowieka właśnie na tym polega, żeby być kochanym i kochać. Najpierw odkryć to, że jest się kochanym, a potem na tę miłość Boga odpowiedzieć miłością, która ma w centrum właśnie wdzięczność za to wszystko, co Bóg dla nas uczynił i czyni. Dlatego też najważniejsze przykazanie, które Pan Bóg dał nam, które my znamy jako najważniejsze, a które Żydzi powtarzają 5 razy dziennie, brzmi: słuchaj Izraelu, słuchaj Izraelu. Pan jest twoim Bogiem, Pan jest jedynym. To znaczy nastaw wszystko w tobie, wszystkie twoje zmysły na Boga i wsłuchuj się, wpatruj się w to, co On dla ciebie uczynił i co ci przekazuje. Bo jeśli nastawisz się na Pana Boga, będziesz od Niego odbierał to wszystko, co ci daje, otworzysz się na Jego inicjatywę w twoim życiu,
to wtedy spełni się obietnica, bo to najważniejsze przykazanie jest w gruncie rzeczy obietnicą, dlatego że nie ma ono charakteru rozkazu, tylko czasu przyszłego. Wtedy będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem, ze wszystkich swoich sił. I że ta miłość Twoja do Pana Boga, która jest odpowiedzią na Jego miłość, przeleje się także na Twoich bliźnich. Będziesz kochał bliźniego swego jak siebie samego. Tak, cały czas Pan Bóg chce w nas wzbudzić wdzięczność. A człowiek niestety, i to widzimy od grzechu pierworodnego, ulega wpływowi kogoś, kto go chce od Boga oddzielić od Bożej miłości, uczynić go niewdzięcznikiem, zabrać mu wdzięczność, zabrać mu serce przepełnione wdzięcznością i z tego serca przepełnionego wdzięcznością zrobić serce kamienne, które się boi, które się broni, nie przed miłością, ale przed tym, co może być dla niego zagrożeniem, bo już przez grzech człowiek przestał wierzyć w miłość. Przestał wierzyć w miłość Boga i ma wątpliwości co do miłości innych. Staje się podejrzliwy w tym swoim zagrożeniu. Dlatego całe objawienie Boże stara się odkłamać to kłamstwo, wielkie kłamstwo grzechu i wzbudzić w nas znowu wdzięczność. Bo też i nauka nam pokazuje, jak jesteśmy obdarowani, że ten wspaniały statek kosmiczny, na którym się znajdujemy i który nazywa się Ziemią, to coś niezwykłego, jeśli spojrzeć na ogrom wszechświata i to, jak niewiele trzeba było, żeby jakiś jeden z parametrów się zmienił i już Ziemia wyglądałaby zupełnie inaczej. Byłaby albo w innym miejscu w Układzie Słonecznym, albo nie byłoby na niej tych warunków, żeby mogło pojawić się i trwać życie. To jest cud, to jest cud. Owszem, niewierzący, ateiści starają się udowodnić, opierając się o rachunek prawdopodobieństwa, że jakieś tam niewielkie prawdopodobieństwo, nikłe, nawet nie wiemy, jak bardzo nikłe istnieje, że być może gdzieś powstały takie warunki jak na Ziemi i zrodziło się życie. No bo chcą udowodnić sobie i innym, że wszystko jest z przypadku. Można by powiedzieć, żeby nie być wdzięcznym. Chociaż wszyscy pragniemy tego, byśmy byli wdzięczni, byśmy byli kochani i kochali. To całe oszustwo grzechu, które ciąży nad wszystkim, co ludzkie, z czego Pan Bóg nas uwalnia. I dziś przychodzi także to Słowo Boże, aby nam pokazywać dary Pana Boga z jednej strony, a z drugiej strony właśnie zachęcać nas, otwierać nasze serca na to, byśmy byli wdzięczni. Ewangelia dzisiejsza pokazuje nam, że nawet religijność, źle pojęta religijność, może być taką pułapką, żeby nie być wdzięcznym. Widzimy dzisiaj Pana Jezusa, który idzie z Galilei do Jerozolimy. Idzie, aby tam z miłości dla nas ofiarować życie, aby nas zbawić. Przechodzi przez pogranicze Galilei i Samarii i spotyka 10 trędowatych, którzy z daleka wołają: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. To rzecz ciekawa, że w Ewangelii świętego Łukasza tylko 3-krotnie ktoś zwraca się do Pana Jezusa po imieniu Jezusie albo Jezu. I to są zawsze sytuacje niesamowicie trudne, skrajnego cierpienia. To są właśnie ci 10 trędowaci z dzisiejszej Ewangelii. To jest ślepiec pod Jerychem, który woła: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. I to jest Łotr, tak zwany dobry Łotr, który na krzyżu mówi: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do swego królestwa.
sytuacje skrajne człowieka, bo też trąd był najstraszliwszą chorobą starożytności. To była choroba, która naznaczała wszystkie wymiary człowieka, jego ciało, jego duszę i jego ducha. Dotykała całości, bo nie tylko cierpiał fizycznie, umierał już powoli za życia, jego ciało się rozkładało, jego członki, palce, nos, inne części ciała, uszy odpadały, gniły za życia. To nie tylko to cierpienie, to także to, że był wykluczony ze społeczeństwa, że ci ludzie musieli być poza miejscami zamieszkania. I jeszcze, gdy ktoś się do nich zbliżał, wołać nieczysty, nieczysty. Ten lęk przed zarazą, który znamy zresztą z nie tak dawnych czasów, ale także to odcięcie, odrzucenie w sensie religijnym, bo nie mogli uczestniczyć w kulcie, nie mogli iść do świątyni, nie mogli iść do synagogi. I to wielkie cierpienie, z którego oni wołają: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. I Pan Jezus mówi, to zresztą, co jest zapisane w Piśmie Świętym, aby szli i pokazali się kapłanom, że są uzdrowieni. Oni idąc zostają uzdrowieni. I co się okazuje? Że tylko z tych 10 uzdrowionych jeden powraca, Samarytanin. Tamtych 9 poszło do Jerozolimy, bo tam byli kapłani. Samarytanin nie miał po co iść, bo on był, że tak powiem, podwójnie wykluczony, nie tylko jako trędowaty, ale był wykluczony także ze społeczności żydowskiej, bo Żydzi nienawidzili Samarytan, odrzucali ich. I to on właśnie powraca, aby oddać chwałę Bogu i dziękować Jezusowi Chrystusowi. Natomiast tamci, co się stało z tamtymi? Poszli do kapłanów i można by powiedzieć, uwięzili się w swojej religijności. Nie wrócili do Jezusa. Zostali przy swoich starych zwyczajach. Można by powiedzieć, owszem, zmieniło się ich ciało, Pan ich uzdrowił, ale nie zmieniła się ich dusza, nie zmieniło się ich duch. Nie rozpoznali w Jezusie Chrystusie tego, kim On naprawdę jest, że jest Mesjaszem, że jest Synem Bożym. Tylko ten Samarytanin, ten, który był, można by powiedzieć, w najgorszej sytuacji, wrócił, powierzył się Jezusowi, upadł przed Nim i dziękował Mu. Mówi ten tekst grecki tej Ewangelii, Eucharyston, Eucharyston, dziękował Mu, sprawował rodzaj Eucharystii, to, co sprawują chrześcijanie, to, co my sprawujemy teraz, Eucharystii, dziękując Panu Bogu, bo to jest najgłębsza treść Eucharystii, dziękczynienie, wdzięczność za to, co Pan Bóg uczynił w historii zbawienia i co uczynił w naszym życiu. Ta postawa jest tak ważna, że święty Ignacy na końcu swoich ćwiczeń duchownych właśnie do tej postawy zachęca. To ta kontemplacja, która nazywa się dla uzyskania miłości. Ale i święty Ignacy ma tę świadomość, że miłość nie rodzi się na pniu, że ona ma serce w postaci wdzięczności. Dlatego też w tej kontemplacji w pierwszym punkcie każe przypomnieć sobie dobrodziejstwa, które otrzymaliśmy od Pana Boga, stworzenie, odkupienie, poszczególne dary. Potem każe zwrócić uwagę, jak Bóg przebywa w stworzeniach, żywiołom daje istnienie, roślinom życie i rozwój, zwierzętom czucie, a ludziom rozum, daje nam serce, abyśmy mogli kochani. I każe pomyśleć także nad tym, jak Bóg dla mnie się trudzi i działa we wszystkich rzeczach, a nade wszystko jak działa dla mnie w Jezusie Chrystusie. I zobaczyć, jak wszystkie dobra, to co posiadam i to czym jestem, zstępuje z góry. Jak wszystko jest darem. Według tego, co mówi apostoł, co masz, czego byś nie otrzymał. Stąd ta wdzięczność, która powinna nas napełniać. Bracia i siostry, nie dajmy się oszukać, tak jak tamci, nie utknijmy w jakichś naszych zasadach, regułach,
w tym wszystkim, co mamy do wypełnienia, żebyśmy się nie stali tylko ludźmi, którzy spełniają swoje obowiązki religijne, w gruncie rzeczy troszcząc się i myśląc o sobie, żeby być w porządku, a zamknięci na tę perspektywę wdzięczności, na to serce miłości. Prośmy Pana, aby nam zawsze o tym przypominał i abyśmy zawsze, i to na co dzień, odkrywali, jak bardzo jesteśmy obdarowani i żyli wdzięcznością, a przez to żyli miłością. Byli wdzięczni Bogu i wdzięczni ludziom. Amen.